Dziś w programie. Wielkanoc na Wyspach Brytyjskich. W wielu kościołach polskich, w Londynie, wszystkie drużyny harcerskie też uczestniczą w podobnej tradycji. W Londynie pożegnano polskiego attaché obrony. Czuję się dumny i spełniony. Nowe szaty króla dziecięcego teatru Syrena. Dwunastoletnia Helenka Włodarczyk z Londynu podbija The Voice Kids. Hej mambo, italiano! Święta Zmartwychwstania Pańskiego w Wielkiej Brytanii nie mają tak uroczystego charakteru jak w Polsce, jednak tysiące rodaków dba o utrzymanie pięknych polskich zwyczajów. Jednym z nich jest święcenie pokarmów, na które do polskich parafii przybywają tłumy wiernych. Wielu Polaków, którzy normalnie chodzi do kościoła, do parafii angielskich, jednak na poświęcenie pokarmów przyjeżdża do polskiej parafii, bo ono tu jest, a tam nie ma. W koszyczku tradycyjnie mamy kiełbaskę, wędlinę, baranka, babeczkę, którą piekliśmy, mamy serek, sól i pieprz. Standardowo jajeczka, kiełbaska, bułeczka, masełko, szanik, sól, pieprz i pieniążki. Pieniążki? Tak. A żeby się darzyło? Zawsze świąteczne są polskie zwyczaje. I staram się przekazać tą moim wnuczkom tą tradycję i córkom. Tradycyjnie po polsku będziemy spędzać święta w zaciszu domowym. Rodzina, przyjaciele, dzieciaczki będą miały dużo słodyczy. I Jezuska, tak? Migos Digos bardzo lubię też, bo ja z ciocią moją się pryskamy co roku. Ja znam katolików Anglików tutaj, no oni podobny mają styl, ale nie mają tej tradycji święcenia pokarmu. Przyjeżdżamy tu co roku, a więc rzeczywiście jest to tradycja taka nasza drużynowa, ale nie jesteśmy tu sami w tej tradycji, bo wiem, że w wielu kościołach polskich, w Londynie, wszystkie drużyny harcerskie też uczestniczą, a więc jest to coś głęboko zakorzenionego w naszym całym chówcu. Patrzenie w przyszłość, która się wydaje bardziej krucha niż skorupka wielkanocnego jajka, potrzebuje takiej mocnej nadziei, nie? Że jednak życie jest mocniejsze, że Chrystus przełamał grzech, że ciemność, której doświadczamy, że lęki, w których przychodzi nam żyć, nie są ostatnim słowem tego świata i to umocnienie z tej celebracji, z tej naszej wiary płynie. Swoją misję dyplomatyczną w Londynie zakończył attaché obrony pułkownik Mieczysław Malec. Z tej okazji w polskiej ambasadzie odbyła się pożegnalna uroczystość, na której podsumowywano działalność polskiego attachatu w ostatnich 4 latach. To był bardzo ważny i trudny okres dla attaché obrony, nie tylko ostatni rok, wojna w Ukrainie. Tutaj zasługi pana pułkownika Malca, jeśli chodzi o współpracę z Brytyjczykami, są ogromne i koordynację różnych działań. Ale przedtem był COVID, były inne wyzwania, ponieważ nasze relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony z Zjednoczonym Królestwem są tak istotne, to i rola attaché obrony jest ogromna. Także bardzo się cieszę, że przez te 4 lata był u nas, a przez ostatni rok miałem okazję współpracować z tak znakomitym fachowcem. Pułkownik ma niesamowitą charyzmę, jest człowiekiem sympatycznym, doskonale zna angielski. I byłem świadkiem wielkich, bardzo przyjaznych rozmów Jeffa Banksa, naszego byłego burmistrza, w czasie przyjęcia z pułkownikiem Malcem. Myślę, że on jest człowiek stworzony do budowania mostów i do współpracy. Jako wieloletni burmistrz dzielnicy Hillingdon, na terenie której znajduje się pomnik lotników polskich oraz bunkier bitwy o Wielką Brytanię, miałem wiele okazji do spotkań z pułkownikiem Malcem. Mogę go opisać jako oficera i dżentelmena w każdym calu. Niesamowity człowiek, bardzo pracowity, będzie mi brakowało współpracy z nim. Zawsze mówił, że jeżeli potrzebuję pomóc, to on mi pomoże. Po drugie, to w wszystkich różnych innych sprawach, w związku z generałem Maćkowiakiem, to też była jego pomoc bardzo ważna dla mnie. Jestem bardzo wdzięczna. Życzę jemu wszystkiego najlepszego na przyszłość. Jestem szefem projektu odbudowy Spitfire'a, który latał w polskim dywizjonie 303. To symbol historii łączącej nasze narody. Pułkownik Malec był dla nas niezastąpiony w kontaktach z polskimi instytucjami rządowymi.
Dla mnie to ogromny zaszczyt i honor móc nazywać go swoim przyjacielem. Misja attaché obrony, która odpowiada za reprezentowanie interesów państwa i wojska w kraju przyjmującym, ma w Wielkiej Brytanii charakter szczególny, również ze względu na żyjących polskich weteranów II wojny światowej. To nie tylko kwestia poczucia wyróżnienia, poczucia wdzięczności, że miałem tę możliwość poznać tych wartościowych ludzi, którzy są dla nas bohaterami, są dla nas symbolem do naśladowania, ale czuję się wręcz częścią tej historii, którą oni jeszcze tworzą. Jest to wzruszające, ale przede wszystkim czuję się dumny i spełniony. Z kart historii brytyjskiej Polonii. 77 lat temu, 12 kwietnia 1946 roku w Brockwood w południowej Anglii zmarł Marian Zyndram Kościołkowski, podpułkownik Wojska Polskiego, były premier II Rzeczpospolitej. Urodzony w 1892 roku w Ponedelach na dzisiejszej Litwie. Należał do Polskiej Organizacji Wojskowej i Legionów Polskich, gdzie blisko współpracował z Józefem Piłsudskim. Jako polityk PSL Wyzwolenie, a następnie BBWR, piastował mandat poselski nieprzerwanie aż do 1939 roku. Był jednym ze współzałożycieli białostockiego klubu sportowego Jagiellonia. Po zamordowaniu Bronisława Pierackiego zastąpił go na stanowisku ministra spraw wewnętrznych. Od października 1935 do maja 1936 stał na czele rządu RP. Po klęsce wrześniowej znalazł się w Wielkiej Brytanii, gdzie był internowany przez rząd generała Sikorskiego na tzw. Wyspie Węży. Po śmierci spoczął na lokalnym cmentarzu. Jego symboliczny grób znajduje się na warszawskich Powązkach. Spektakle działającego w Londynie dziecięcego teatru Syrena od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród najmłodszych widzów. Tym razem młodzi aktorzy zaprosili do sali teatralnej londyńskiego POSK-u na przezabawną, a zarazem pouczającą baśń Hansa Christiana Andersena Nowe Szaty Króla. Teatr Syrena bawi polskie dzieci i uczy je języka polskiego. Niektóre dzieci urodziły się tutaj, w Londynie, i one po raz pierwszy mają kontakt z naszą polską klasyką bajkową. Myślę, że to wielka sprawa, to co robimy dla naszych małych polskich widzów. Krawiec za uszycie ubrania dla króla otrzyma guzik. Teatr Syrena w przyszłym roku obchodzi 65-lecie i już ma za sobą 130 premier. Był przez 25 lat na kółkach, teatr na kółkach, a jak wybudowano i wykończono tutaj teatr w POSK-u, to od tego czasu wystawiamy dwa razy do roku. Mamy przesłuchania raz do roku. Dzieci biorą udział i występują w przedstawieniach obok zawodowych aktorów. Premierze, pan jest człowiekiem uczonym. No niechże pan powie, jakie ma być to ubranie, jaki krój. Było dużo tańca, dużo ćwiczenia i ogólnie było bardzo wspaniale wszystkim grać. Robiłam fikołki czy rozgwiazdy i po prostu, żeby widzieć, że dzieci się śmieją z żartów. Graliśmy dzisiaj błazna. Nasza rola polegała na bycie takimi śmiesznymi i wykupiania się na scenie. Ja grałam rolę mądrego ministra, który zawsze ma tyle pomysłów, ale inni ministrowie zawsze kradną mi te pomysły. Bardzo fajnie się występuje na scenie i bardzo mi się podoba, jak publiczność reaguje do tego, co my robimy i się śmieją na nasze żarty. To może ja pomogę. Dla nas takie wyjścia są bardzo ważne, bo dzieci naprawdę mają kontakt z żywym językiem. Poza tym widzą swoich kolegów i koleżanki. Mamo, zobacz! Król jest nieubrany! Gdzie są cudzoziemcy? Łapać ich, gonić, szukać! Jestem skompromitowany! Pierwszy raz jestem w POSK-u na spektaklu po polsku i bardzo mi się podoba, bo mogę obejrzeć coś po moim języku i na pewno przyjdę jeszcze raz.
Na przedstawienia Teatru Syrena przychodzimy już od jakiegoś czasu i dzieci są zawsze pod wrażeniem. Pełen profesjonalizm, zawsze wszystko jest super zagrane. Super muzyka, super scenografia, naprawdę fajne przeżycie dla dzieci szczególnie. Publiczność w Londynie jest niesamowita. Tutaj na widowni zasiadają mamy, babcie, ciocie, całe rodziny. Jest naprawdę rodzinna atmosfera. Warto grać w takim teatrze. To jest dla mnie wielkie marzenie, żeby móc na przykład wygrać. To by dla mnie było coś wielkiego. Urodzona i mieszkająca w Londynie 12-letnia Helenka Włodarczyk, której pasją od najmłodszych lat jest śpiewanie, uwielbia występować na scenie. W zeszłym roku wzięła udział w szansie na sukces, a teraz z powodzeniem reprezentuje najmłodsze pokolenie brytyjskiej Polonii w 6. edycji The Voice Kids, popularnym muzycznym show emitowanym na antenie TVP. Helenka śpiewa od zawsze. Helence to olbrzymią radość sprawia. Od maleńkości śpiewała, już jako kilkuletnia dziewczynka. I Helenki marzeniem zawsze było pojawić się na początkowo jakiejś scenie. Więc próbowała swoich sił, kiedy tylko było to możliwe, w szkole polskiej. Pierwszy jej taki występ poważny był w Posku, Hammersmith w Londynie. Brała udział w wierszowisku. Następnym wydarzeniem było śpiewowisko, w którym zajęła już pierwsze miejsce. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię na świecie. W roku 2018, gdy miałam 8 lat, śpiewałam w Royal Albert Hall w chórze na 100-lecie niepodległości Polski. To było coś dla mnie wielkiego, bo nigdy na takiej wielkiej scenie nie byłam. Po tym, gdy w szansie na sukces dostałam wyróżnienie, czuję, że to tak mnie zmotywowało. W The Voice Kids wybrałam piosenkę Mambo Italiano, ponieważ ona jest taka inna, jakby normalnie. Wybieram piosenki, które są bardziej takie smutne, mają dużo emocji. Hey Mambo, hey Mambo Italiano, hey Mambo. Jak ona wchodzi na tą scenę, to po prostu ona tam jak rekin, jak szaleje. Widzę emocje, jakie w niej są, jak wypływają, jak ona śpiewa to z serca. Kiedy tam oglądam Helenkę, kiedy jest na scenę, to się czuję bardzo dumna z niej i ja też sama się czuję dumna, że mam taką siostrę. Aliza mnie bardzo wspierała zawsze, razem z mamusią i tatusiem. Na każdym występie, na The Voice Kids, ona też tam była. Wierzę głęboko, że uda jej się zdobyć sukces. Zasługuje na to, bo kocha to robić. Pomimo tego, że w Londynie nam się całkiem dobrze mieszka i mamy tu wielu przyjaciół, jednak naszym marzeniem jest powrócić do Polski. Tam się czujemy najlepiej, tam najlepiej oddychamy. Pomimo smogu krakowskiego, to tam jest cudownie. Jeśli byśmy mieli wybrać spacer po Trafalgar Square w Londynie albo rynek krakowski, odpowiedź jest jednoznaczna – Kraków. Marzę o tym, by móc mieszkać w Polsce. My do Polski jedziemy co wakacje i co przerwę i tam jest tak pięknie, tam są i góry. I ja tam prawie wszędzie byłam w Polsce. To, żeby móc tam mieszkać, to by było dla mnie jakby marzenie spełnione, ponieważ tam jest rodzina i wszyscy. Hej Mambo! Hej Mambo Italiano! Hej Mambo! Mambo Italiano! Go, go, Joe! You mixed up Siciliano! All you Calabresi do the Mambo like a crazy! Hej! Jestem Helenka Włodarczyk. Można na mnie głosować na oficjalnej stronie The Voice Kids, voicekids.tvp.pl. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie obłada.